Witam Was w 24 odcinku podcastu Historie Biblijne. Dzisiaj chciałbym kontynuować historię królów perskich, którzy są związani z historią biblijną. W poprzednim odcinku mówiłem głównie o Cyrusie Wielkim, chyba najważniejszym królu. Dzisiaj będziemy kontynuować historię tego imperium, które on założył. Jak zwykle, treść będzie wiązać historię opisaną w Biblii z historią powszechną, znaną z innych źródeł. Zapraszam do wysłuchania. Księdze Daniela rozdziale 11 czytamy zapowiedź o wojnie Persji z Grecją. Daniela 11 rozdział werset drugi mówi. Oto jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy, a gdy się wzmocni dzięki swoim bogactwom poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. Kim byli ci czterej królowie Persji? Daniela 11 rozdział werset 1 mówi o rządach dariusza Meda. Po nim rządzili Cyrus Wielki, Kambyzes II, Dariusz I oraz Xerxes I. Cyrusowi Wielkiemu poświęciłem poprzedni odcinek, dzisiaj się zajmiemy pozostałymi trzema, plus jeszcze jeden, który panował po nich. Cambyses II był synem Cyrusa. Podczas jego panowania doszło do dwóch zaćmień księżyca. Stąd wiemy, że jego siódmy rok panowania to był rok od wiosny 523 do wiosny 522 przed naszą erą. Dzięki temu możemy obliczyć ostatni rok panowania Cyrusa. Zginął on podczas wyprawy wojennej w 530 przed naszą erą. Jego syn, Kambyzes II, podbił Egipt, ale czy występuje on w Biblii? Problem z królami perskimi w Biblii jest taki, że wielu z nich określono jako Asferusa. Dodatkowe zamieszanie wprowadzili tłumacze, którzy myśleli, że to król Xerxes. I tak, na przykład, w Biblii Warszawskiej w księdze Ezdrasza, 4 rozdział, 6, czytamy o skardze, którą ludzie złożyli królowi Xerxesowi. Tak naprawdę w tym miejscu w oryginale w Biblii występuje imię Asferus. Podobnie jest też z księgą Estery. Tamten król w księdze Estery także jest nazwany Asferusem. Czy więc król Persji z księgi Esdrasza i z księgi Estery to ten sam król? Esdrasza, czwarty rozdział, werset szósty czytamy. Gdy królem został Asferus, w wielu bibliach przetłumaczono to na Xerxes, na początku jego panowania napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu. Był to prawdopodobnie syn Cyrusa Wielkiego, czyli Kambyzes II, który podbił Egipt. Zginął on w tajemniczych okolicznościach i tron na krótki czas przejął człowiek, którego w kolejnym wersecie, Esdrasza 4, rozdział 7, nazwano Artaxerxesem. To właśnie on kazał wstrzymać odbudowę świątyni w Jerozolimie. Skąd wiemy, że Asferus to Kambyzes II? We czwarty 4 rozdział, werset 26 czytamy W ten sposób ustała praca nad domem Bożym w Jerozolimie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. Z historii wiemy, że przed Dariuszem I Wielkim panował właśnie Kambyzes II, nazwany w Biblii Asferusem, a po nim krótko panował pewien uzurpator, nazwany w Biblii Artaxerxesem. Tak więc panował Cyrus Wielki, który zezwolił na powrót Żydów do Jerozolimy oraz na odbudowę świątyni. Później panował jego syn, Kambyzes II, który podbił Egipt. Po nim panował uzurpator, który zakazał odbudowy świątyni. Ponownie wydał zgodę na odbudowę świątyni, ponownie wydał taką zgodę Dariusz I Wielki. Z historii świeckiej Dariusz jest znany z ataku na Grecję i przegranej pod maratonem. Kim więc był ten król, który według Daniela, 11 rozdział, werset drugi, miał wysłać wszystkich przeciwko Grecji? Dariusz Wielki zaatakował Greków, ale Ateńczycy pokonali jego armię pod maratonem. Dariusz chciał się zemścić, ale zmarł. Jego syn nazywał się Kserkses i to chyba właśnie on jest królem Asferusem z Księgi Estery. Czytamy tam Król Asferos zasiadał na swoim tronie królewskim na zamku w Suzie. Właśnie ten król zebrał wielką armię, aby uderzyć na Greków. Herodot opisuje jego wybuchy gniewu. Podobny opis znajdujemy w Księdze Estery. Król ten, czyli Xerxes, Opanował kilka buntów i rzucił całą armię na Grecję. Tam doszło do trzech sławnych bitew. Xerxes nie mógł się przedostać przez wąwóz Termopile, którego broniło między innymi 300 Spartan pod wodzą Leonidasa. Gdy ich pokonał, zdobył i spalił Ateny. Niestety dla niego jego flota została pokonana w bitwie morskiej pod Salaminą. Wtedy Xerxes wrócił do Persji, a wojnę kontynuował jego szwagier, Mardoniusz. Przegrał on jednak w bitwie pod Platejami. Tam też zginął i to była ostatnia próba podbicia Grecji przez Persów. Później sytuacja się odmieniła i to Grecy pod wodzą Aleksandra Wielkiego podbili Persję. Ale to już oczywiście inna historia. Tak więc omówiliśmy tych czterech królów, z których czwarty miał posłać wszystko przeciwko Grecji. Teraz zajmiemy się jeszcze jednym, piątym. Kolejnym królem Persji był Artaxerxes, który pozwolił Estraszowi, a potem Nehemiaszowi wrócić do Jerozolimy. Ezdrasz opisuje swoją podróż do Jerozolimy w Ezrasza w siódmym rozdziale. Z kolei Nehemiasz pisze. W miesiącu Nisan, w dwudziestym roku panowania króla Artaxerxesa, usługiwałem mu jako podczaszy. Wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. To był fragment z drugi rozdział, werset pierwszy. Ezraż wyruszył w siódmym roku panowania Artaxerxesa, a Nehemiasz w dwudziestym. Pozwala nam to określić, kiedy działy się rzeczy opisywane w tych dwóch księgach. Kolejni królowie perscy nie pojawiają się już w Biblii. Powtórzmy jednak tych pięciu, którzy mają swój udział w historii biblijnej. Cyrus Wielki zdobył Babilon i dwa lata później wypuścił Żydów, aby ze złotem wrócili i odbudowali świątynię. Po nim panował Kambyzes II. Za jego rządów napisano skargę na Żydów i później przyszedł zakaz odbudowy. Żydzi odwołali się za rządów trzeciego władcy, czyli Dariusza Wielkiego. Z historii znany jest on z ataku na Grecję i przegranej pod Maratonem. Jego syn, Xerxes, również zaatakował Grecję i chociaż wygrał pod Termopilami, to przegrał pod Salaminą i pod Platejami. W Biblii pojawia się jako mąż Estery. Piątym królem był Artakserkses. Za jego rządów do Jerozolimy wrócił najpierw Ezdrasz, a 13 lat później także Nehemias. Artakserkses pozwolił Nehemiaszowi odbudować także mury Jerozolimy. Persowie byli dość przychylni innym narodom. Pozwolili najpierw na odbudowę świątyni w Jerozolimie, a potem, kilkadziesiąt lat później, także na odbudowę murów tego miasta. Z odbudową Jerozolimy wiąże się proroctwo z księgi Daniela, 9 rozdział 25. Mowa tam o tygodniach, po których ma się pojawić pomazaniec, czyli Mesjasz albo Chrystus. Żydzi, a później chrześcijanie obliczali ten okres. Daniela 9 rozdział 25 mówi o tym, że należy zacząć liczyć od momentu, kiedy wyszło pozwolenie na odbudowę Jerozolimy. A o tym właśnie mówi Nechemiasza, rozdział 2. I właśnie z tego powodu wielu starało się dokładnie określić, kiedy był 20 rok króla Artaxerxesa, króla perskiego. Na dzisiaj to wszystko. Przypominam, że niektóre podane fakty nie są pewne. Jeżeli chcielibyście, abym dokładnie omówił jakiegoś króla, bo dzisiaj tak szybko ich przeleciałem. Jeżeli chcielibyście, bym dokładnie omówił któregoś króla i jego związki z Biblią, na przykład co przemawia za tym, że Asferus z księgi Estery to Xerxes, mógłbym to dokładnie omówić. Jeżeli chętnie posłuchalibyście takiego odcinka, to napiszcie mi o tym. Na Facebooku jest grupa Historia Biblijna. Jeżeli Was interesuje ten temat, to zapraszam. W notatkach będzie link do tej grupy. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję za wysłuchanie do końca i do usłyszenia niedługo.